się, dlaczego takie, a nie inne kwoty zadeklarowały firmy startujące w przetargu, trudno mi jest powiedzieć, ponieważ wcześniejsze wyceny nie wskazywały, że takimi kwotami będą szarżowały tym razem firmy, które wystartowały w przetargu. Zmuszeni byliśmy z uwagi na brak takich środków zrezygnować, nie rozstrzygnąć, unieważnić ten przetarg. W tej chwili jesteśmy już przygotowani praktycznie, żeby w tym tygodniu rozpisać kolejny przetarg. Przetarg będzie 40-dniowy, będzie osobno na halę wielofunkcyjną. Raz jeszcze na ten sam projekt. Jeżeli nie uda nam się znaleźć tańsze ceny, bo chciałam tu przypomnieć, że cena pierwotnie opiewała na 50 milionów. Teraz okazało się, że dwóch oferentów, jeden zgłosił cenę powyżej 70 paru milionów, drugi powyżej 90 milionów za halę, więc ceny zupełnie nie odzwierciedlają rzeczywistych wycen, które posiadamy. Rozpisujemy raz jeszcze. Myślę, że wynikało to z jednego, że wszyscy wiedzą, że jesteśmy jak gdyby na niedoczasie i potrzebujemy jak najszybciej znaleźć firmę, która wybuduje przede wszystkim halę. Ponieważ w tej chwili już jesteśmy po rozmowach, rozmawiałam z panem prezesem Przedpełskim, wiem, że ewentualnie, jeżeli nie uda nam się wybudować tej hali, możemy wykorzystać tą starą halę. W tym momencie na razie nie wydłużalibyśmy tego obiektu, bądź postawić obiekt tymczasowy na czas trwania mistrzostw. Zobaczymy, czekam na odpowiedź pisemną z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. No a mnie osobiście zależy, by jak najszybciej rozpocząć budowę stadionu, więc myślę, że 40 dni od końca tego tygodnia licząc, powinniśmy na koniec września, mam nadzieję, że już teraz skutecznie wybrać firmę, która zdecyduje się i złoży swoją ofertę. Być może również rozbicie przetargu na dwa oddzielne przetargi spowoduje, iż większa liczba firm wystartuje do tego przetargu, bo jednak dwie firmy jest to faktycznie niewiele firm, które zdecydowały się na złożenie oferty w przetargu, który był pierwotny. Tak się wszystko można brać pod uwagę, ale z drugiej strony rynek, jeśli chodzi o budownictwo, jeszcze na tyle się nie ruszył, że myślę, że wprost przeciwnie, rozłożenie na dwa mniejsze przetargi spowoduje, iż większa liczba firm będzie miała możliwość wystartowania do tego przetargu. Chcieliśmy ułatwić, bo chodziło o czas. W tej chwili nie ścigamy już się z czasem, jeśli chodzi o budowę hali wielofunkcyjnej, nie jesteśmy już pod takim pręgierzem. Uda się, będziemy mieli, ale jeżeli nie, to będziemy wykorzystywali to, co posiadamy na ten moment mistrzostw. Jak najbardziej jest możliwe, bo naprawdę przeprowadziliśmy szczegółowe analizy i do tej pory wszystkie pozostałe przetargi, przecież miasto rozpisuje non-stop bardzo wiele przetargów, mieszczą się poniżej cen, które mamy szacunkowo. Przecież to nie robili urzędnicy, robiły to określone firmy, które określają na podstawie cenników wartość inwestycji i wszystko wskazywało, iż te środki, które mamy przeznaczone, absolutnie są wystarczające. Obawiam się, że konieczność zrealizowania w określonym terminie spowodowała, iż firmy naliczyły sobie jak gdyby dodatkowe opłaty wynikające z terminu realizacji inwestycji, mając świadomość, że jak gdyby jesteśmy zobligowani zrealizowaniem tego w terminie. Ponieważ tak jak teraz jeszcze zaznaczam, jestem po rozmowach z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i już ten termin nie jest tak bardzo istotny, bo możemy wykorzystać w inny sposób, zabezpieczyć możliwości do rozgrzewek w czasie Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej. W związku z czym w tej chwili nie jesteśmy jak gdyby pod pręgierzem i myślę, że to ten przetarg będzie już zupełnie, generuje zupełnie inne już środki. Wszystko zależy, jak będą wyłonieni wykonawcy. Jeżeli będzie, to na przykład może się zdarzyć, że będzie ten sam wykonawca, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby równolegle te prace się odbywały. Jeżeli będzie dwóch różnych wykonawców, to jest kwestia podzielenia tak placu budowy, żeby firmy nie wchodziły sobie w kolizję. I tak, tak pierwszą rzeczą konieczną do zrealizowania jeszcze w tym roku jest przełożenie sieci kawał. I to jest najistotniejsze, bo to jest jednak bez pracy dźwigów pod liniami wysokiego napięcia są zabronione, dopóki nie kopiemy tych przewodów pod ziemię, to jest pierwszy jak gdyby kluczowy element rozpoczęcia budowy. Reszta to jest kwestia organizacji budowy. Niejednokrotnie już tak było, że dwie firmy jednocześnie, mamy przykłady C1 Wschód Zachód, gdzie dwie firmy na tym samym bez mała placu budowy świetnie operują, więc myślę, że to nie będzie problemem. Najważniejsze jest, żeby znaleźć te firmy i żeby
więcej firm zgłosiło się do przetargu, bo wtedy jest realna szansa, że wreszcie znajdziemy wykonawców, którzy zaczną konkurować ze sobą, a nie jak gdyby grać do tej samej bramy. Proszę Państwa, my podaliśmy termin w granicach 14-15 miesięcy od czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, więc myślę, że dobrze, jeżeli dobrze pójdzie, to może być końcówka 2014 bądź pierwsze miesiące 2015 roku. Dlatego buduję, żeby mogły tą mniejszą halę, żeby rozwiązać problem, który w tej chwili mamy. Mamy piękny, olbrzymi obiekt Atlas Areny, który nie nadaje się na co dzień do wykorzystywania z uwagi na olbrzymie koszty związane z eksploatacją tego obiektu, gdybyśmy chcieli go spożytkowywać dla normalnych rozgrywek drużyn, czy dziecięcych, czy młodzieżowych, czy tak zwyczajnie nawet szkolnych drużyn, które chciałyby skorzystać z tego typu obiektu. Stąd decyzja o budowie, że jednocześnie ma być ten obiekt przede wszystkim dla potrzeb naszych. Mistrzostwa się skończą, one będą trwały parę tygodni, a ja potrzebuję taki obiekt, który będzie mógł być wykorzystywany na co dzień i dla dzieciaków, i dla drużyn, no i oczywiście mam nadzieję dla odtwarzających się drużyn. Proszę Państwa, na pewno nie będzie tknięte nic w bryle stadionu, dopóki nie rozstrzygniemy przetargu. Nie ma takiej możliwości, ponieważ integralną częścią tego przetargu jest również rozbiórka obiektów dawnego stadionu. I w zależności teraz od tego nie odpowiem Panu konkretnie. Wszystko zależy, jak potoczą się przetargi. Jeżeli uda się wybudować halę, co jest praktycznie w tej chwili raczej nieosiągalne, jeszcze ten promil czy procent możliwości istnieje, wtedy być może zapadnie decyzja o wyburzaniu, tak jak miało być pierwotnie, czyli ta hala, ta z trybuna z halą miałaby być wyburzona, miałaby zostać tylko trybuna wschodnia, która by była w jakiś sposób dostosowana do możliwości rozgrywania meczu do czasu, kiedy powstanie ten nowa bryła już trybuny zachodniej nowego stadionu i płyta boiska. Ponieważ nie wiemy jeszcze, jak to wszystko się potoczy, w tej chwili nie chcę obiecywać, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o stary obiekt stadionu, wszystko okaże się w procedurze wybory wykonawcy. Wszystko zależy, jak szybko i jak skutecznie uda nam się wybrać wykonawcę nowych obiektów. Jeśli chodzi o grupy piłkarskie, to jak Państwo wiecie, w tej chwili trwają procedury związane z zagospodarowaniem boisk na Srebrzyńskiej i boisk na dawnym tramwajarzu, kolejarzu, przepraszam, czyli na Minerskiej. Tam mamy przeznaczone na to środki, żeby zakupić i wybudować profesjonalną murawę, sztuczną murawę, żeby można było, bo ta, która jest, jak wiecie, tym boiską, która jest sztuczna, ona raczej już nie wiem, że czy się nadaje, tak bym to powiedziała. Natomiast jeśli chodzi o grupy trenujące gry zespołowe, siatkówkę, koszykówkę, one będą mogły trenować w hali na Skorupki, gdzie również w tej chwili trwają procedury związane z zakupem papieru. Tu na to też są już pieniądze zarezerwowane, MOS już jest w trakcie procedur zakupu. Ja jestem zdeterminowana, żeby wybudować te obiekty. Dopóki będzie konieczność procedury prowadziła, aż znajdę skutecznie wykonawcę tych robót. A wydaje mi się, że tym razem już na pewno znajdzie. Ja przede wszystkim zawodnikom, zawodniczkom i zawodnikom ŁKS-u różnych drużyn życzę sukcesów i stopniowego budowania swojej drużyny, tak żebyśmy spotkali się w Ekstraklasie, w zależności oczywiście od rodzaju rozgrywek, czego z całego serca, naprawdę wierzcie mi Państwo, z całego serca wszystkim Państwu życzę. Natomiast kibicom życzę, żeby trochę więcej wiary. Ja wiem, że jesteście zdeterminowani, wiem, że nie ufacie już ani urzędowi, ani mnie, ale dajcie szansę. Ja myślę, że ta przyszłość się odwróci tak, jak teraz coraz lepiej gra drużyna i jakoś powoli wracamy do życia. Tak samo szybko zmienią się realia związane z zapleczem
bo tak naprawdę wszystko się skupia, zaczyna i kończy na zapleczu. Z chwilą, kiedy stworzymy profesjonalne zaplecze dla rozwoju sportu w naszym mieście, myślę, że i Państwo inaczej będziecie patrzyli, bardziej optymistycznie na to, co się dzieje w naszej Łodzi.